Dzień dobry, kochani. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie dykcja. Dykcja jest niezmiernie ważna. Świadomość odpowiedniego mówienia, tak żeby nas partner zrozumiał, bardzo nam się przydaje w życiu. I odwrotnie, jeżeli nie umiemy mówić wyraźnie, mówienie dbale, to czasem nie jesteśmy zrozumiani. Mało tego, osoba z dobrą dykcją jest postrzegana jako osoba elegancka, taka reprezentacyjna, natomiast osoba mówiąca niewyraźnie, z wadą wymowy, często jest przeziębiona albo się jej po prostu nie rozumie. Dlaczego mogłoby się Wam to przydać? No, jako uczniowie, że są, odpowiadacie przed całą klasą, albo występujecie przed większym goroniem, na przykład w czasie egzaminów maturalnych, a w życiu dorosłym, ale również będziecie się komunikować z różnymi ludźmi, będziecie z nimi rozmawiać, a może będziecie pełnili jakąś funkcję reprezentacyjną. To możecie sobie wyobrazić na przykład nauczyciela, albo dyrektora, albo rzecznika prasowego, czy dziennikarza, czy choćby aktora, który ma dobrej lekcji. No chyba nie. Mam nadzieję, że przekonałam Was do tego, że warto mieć dykcję dobrą, a przynajmniej chociaż trochę lepszą, aby móc jej użyć, jeżeli nawet nie na co dzień, to wtedy, kiedy jest nam to naprawdę potrzebne. Zachęcam Was do ćwiczeń, które prześlę w kolejnym filmiku.